Słuchajcie, ja dzisiaj właśnie Wam będę zdawała relację z mojego weekendu. Jednak nie jadę do Warszawy, ponieważ okazało się, że spotkanie opłatkowe jeszcze po 153 zostało odwołane i pojadę tam prawdopodobnie na ferie dopiero, swoje zimowe, które zaczynam 14 lutego, więc może uda mi się nawet tam wpaść na DMB, byłoby fajnie. I dzisiaj jest piątek, 14 stycznia, chciałam powiedzieć sierpnia, nieważne. I dzisiaj mam trzecie podejście egzaminu państwowego, praktycznego, na prawo jazdy. Mentalnie jestem bardzo zestresowana i kompletnie nieprzygotowana do tego, że znowu będę zdawała. Jestem tak zestresowana, że boję się po prostu, że mi się nie uda. Ale po prostu, no, co mogę zrobić? Dzisiaj wiem, że będę na pewno nagrywać dla Was vloga, żeby się jakoś odstresować, bo nie chcę cały czas myśleć o tym, że będę miała egzamin, że będę się stresować, że nie mogę się stresować, bo jak się zestresuję, to nie zdam, więc po prostu będę Wam nagrywać takiego mini vloga z tego, co aktualnie się dzieje. Będziecie mogli też zobaczyć kawałek Rzeszowa przy okazji. Także co? Zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Śmieszny plot twist, za każdym podejściem, które miałam do egzaminu, była inna pogoda. Na przykład za pierwszym razem spadł mi śnieg i dosłownie taki ogromny, duży śnieg, w sensie taki... On był chyba wtedy już nawet do kostek, on był naprawdę głębokim śniegiem i to był pierwszy raz, kiedy mi ten śnieg spadł. Ja na jazdach nigdy w śniegu nie jeździłam. I żeby było śmieszniej, no to właśnie na egzaminie miałam pierwszy raz, kiedy mogłam w śniegu pojeździć. Ale całe szczęście, że wtedy zamówiłam sobie chyba godzinę dodatkową jedną i godzinę przed egzaminem jeszcze mogłam pojeździć z moją instruktorką i wtedy jeździłyśmy pierwszy raz w śniegu, gdzie ja nigdy na jazdach w śniegu nie jeździłam, także wtedy było zabawnie. Za drugim razem zdawałam w takim ulewnym deszczu, w sensie takim nie jakimś bardzo super ulewnym, ale takim, no, deszczu jednak, mimo wszystko, takim mocnym deszczu. Też to był pierwszy raz, kiedy w deszczu jeździłam, także nawet nie potrafiłam włączyć wycieraczek. I całe szczęście, że jednak oglądałam jakiś filmik chyba, jakiś tutorial, jak włączyć wycieraczki w tym Hyundai i20. Pewnie wymawiam to źle, ale po prostu taki mam model samochodu, w którym jeździłam i ten, który miał być na egzaminie i będzie na egzaminie. Więc oglądałam sobie tutorial, jak włączyć te wycieraczki, ale całe szczęście miałam egzaminatora, który sam sobie te wycieraczki włączył, więc nie musiałam tego robić ja. No i dzisiaj jest strasznie taki silny wiatr, więc mam nadzieję, że nie będzie mnie jakoś znosić bardzo. Ale no właśnie jest też pierwszy dzień, kiedy ja będę jeździła w takim silnym wietrze. Chociaż może to w samochodzie to średnio cokolwiek zmienia, akurat wiatr, więc no akurat jeżeli chodzi o pogodę, to jestem dobrej myśli. No a jeżeli chodzi o moje umiejętności jeździć, potrafię, no potrafię, jakby mi też instruktorka kilkukrotnie mówiła, że naprawdę potrafię jeździć i jeżeli się nie zestresuję, to naprawdę dobrze mogę zdać ten egzamin. No ale właśnie stres. Stres potrafi zrobić tak, że na przykład no ja w stresie nie potrafiłam nawet czasami. Zapominałam, jak się auto uruchamia, bo ja nie potrafiłam, bo się tak zestresowałam. Także trzymajcie za mnie kciuki, ja idę na pociąg. W pociągu, w którym jechałam, była dziewczynka, która zaczęła śpiewać Jadą, jadą mi się. I to zrobiło mi dzień dosłownie. Przestałam się trochę tak bardziej stresować i naprawdę to był mega cute. Zapomniałam Wam dokończyć mojego powrotu z Wordu do Jarosławia, aczkolwiek zdałam, za trzecim razem udało mi się wreszcie zdać egzamin na prawo jazdy i tak się tylko pochwalę, wynik pozytywny. Po prostu nadal jeszcze nie wierzę w to, że to się stało i po prostu czekam z utęsknieniem, aż będę mogła jeździć samochodem sama.
I po prostu to jest tak super. Może czekałam na to całe pół roku. Dzisiaj mój piątek, dzisiaj cały dzień przeżywałam to, że zdałam razem z całą rodzinką. Z tej okazji nawet zamówiliśmy sobie pizzę i mieliśmy mini wieczór filmowy, gdzie tak naprawdę już dawno czegoś takiego nie było, więc mega się cieszę, że mogło coś takiego sprawić, że znów trochę spędzimy razem czasu rodzinnie. I no naprawdę mega się cieszę, że się udało tym razem, bo dwa razy byłam załamana sobą po prostu. Bo byłam pewna, że uda mi się i za pierwszym, i za drugim razem, no za pierwszym nie, za pierwszym byłam wręcz pewna, że mi się nie uda, ale za drugim razem byłam taka nastawiona, że może będzie dobrze. A za trzecim razem się udało, więc za trzech razy sztuka. W każdym razie nie obyłoby się bez tego, gdyby moja instruktorka nie uczyła mnie w ten sposób, jak mnie uczyła, i po prostu jestem jej tak mega wdzięczna z całego serca. Po prostu życzę każdemu, żeby miał taką samą instruktorkę, jak ja miałam swoją. Po prostu naprawdę ona była, no jest świetną instruktorką i będę za nią strasznie tęsknić, za tymi wspólnymi jazdami. Naprawdę mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości będę mogła razem z nią pojeździć gdzieś czy cokolwiek. Wrogiem na każdym egzaminie mogę wam od razu powiedzieć, że jest stres. Ja przez stres nie zdałam egzaminu dwa razy. Za pierwszym razem w sumie nie bardziej przez stres, a przez moje nastawienie, które było bardzo pesymistyczne, ponieważ byłam z góry nastawiona na to, że nie zdam. I było to spowodowane tym, że po prostu nie wierzyłam w siebie, po prostu kompletnie nie miałam jakby nie miałam jakby takiej myśli, że w sumie to kiedyś mogłabym jeździć samochodem. Jakby ja jeździłam, bo w sumie wypadałoby mieć prawo jazdy w tym wieku. Ale nie wierzyłam w to, że robię to dobrze. Kompletnie nie wierzyłam w to, że robię to dobrze. I dopiero po wykupionych dodatkowych godzinach u swojej instruktorki zrozumiałam, że jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie jeździć dobrze, że jestem w stanie nauczyć się jeździć poprawnie, tak żeby być w przyszłości dobrym kierowcą. I po prostu za trzecim razem, znaczy w sumie w nocy wczoraj, kiedy dzisiaj się przygotowałam ten egzamin, przygotowywałam się do niego mentalnie i psychicznie, pierwszy raz pojawiła mi się myśl, co zrobię, jeżeli zdam, co jako pierwszą rzecz, co zrobię, jak zdam egzamin. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja faktycznie uświadomiłam sobie, że jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie zdać ten egzamin. I naprawdę najgorszym czynnikiem, jaki można mieć na tym egzaminie, to jest stres. Na swoim drugim egzaminie, w swoim drugim podejściu do egzaminu, ze stresu zapomniałam kompletnie, jak się wjeżdża pod zniesienie. Ja po prostu kompletnie wyparowało ze mnie wszystkie umiejętności. Na łuku zrobiłam tyle błędów, jak jeszcze chyba nigdy na żadnych jazdach. Naprawdę, ja na jazdach jakby nie miałam zazwyczaj problemu z łukiem. Ja ogólnie z łukiem nie miałam problemu, ja miałam problem raczej z innymi manewrami, ale z łukiem właśnie nie. I za drugim podejściem zrobiłam maksymalną ilość błędów na łuku, gdzie to sprawiło, że byłam przerażona sobą jeszcze bardziej niż wcześniej i zestresowałam się jeszcze bardziej, przez co na wzniesienie kompletnie nie wyjechałam. A to było jakby zadanie zaraz po łuku. Dlatego mogę wam tak powiedzieć od razu, że wiem, że łatwo mówić, bo wiem, jak to jest, ale najlepiej, jakbyście się nie stresowali przed egzaminem, robili wszystko, żeby się nie stresować przed egzaminem, ponieważ stres jest najgorszym nieprzyjacielem, wrogiem człowieka w takich momentach. Ja zatem teraz, jak miałam trzecie podejście, to wmawiałam sobie po prostu w głowie najsilniej, jak tylko się dało, po prostu ze wszystkich sił swoich mentalnych, psychicznych, umysłowych, każdych, fizycznych, wszystkich, wmawiałam sobie, żeby się nie stresować, bo jak zacznę się stresować, to nie zdam autentycznie. I po prostu byłam tak wkurzona na siebie samą w trakcie tej jazdy, że się tak zestresowałam, że mi noga skakała na sprzęgle, że po prostu byłam tak na siebie samą obrażona za to, że się zestresowałam, że po prostu byłam wkurzona i przez tą emocję jakby jechałam płynniej. Po prostu wiedziałam, że nie mogę się stresować. I to działa przynajmniej w moim przypadku, także polecam ten sposób, żeby wkurzać się na siebie za takie rzeczy, bo jeżeli ktoś się wkurzy, to automatycznie umiejętności wtedy stają się na takim bardziej dynamicznym poziomie, takim bardziej, no,
użytkowym, tym, którym się użytkowało wcześniej na jazdach na przykład. W sobotę wstałam o około 5:15. Jest to spowodowane tym, że mam trochę problemy ze spaniem ostatnio i po prostu budzę się rano o 5:15 i nie mogę usnąć. Tylko że wiedziałam, że już nie usnę, to stwierdziłam, że wyciągnę sobie po prostu farby i pierwszy raz dobrowolnie od bardzo dłuższego czasu stwierdziłam, że coś namaluję. I będzie to prawdopodobnie obraz na sprzedaż, żebym mogła sobie zarobić swoje pieniążki na obóz w tym roku, bo nie będę jechała na jeden obóz, ale na kilka i przyda mi się parę grosza. Nie będzie to jakieś dzieło sztuki, ale jednak taki prosty obrazek przedstawiający lwa z kolorową grzywą, taki bardzo dziecięcy, przyjemny, myślę, w odbiorze. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie mi się podoba. Mam nadzieję, że komuś też będzie się podobać i będę mogła mieć z tego jakąś przyjemność, tak samo jak osoba, która będzie go mieć na ścianie. A tak się aktualnie prezentuje mój lew, który jeszcze wymaga troszkę dopracowania, ale myślę, że w tym tygodniu będzie skończony. Niechcący wepchnęłam rękę w farbę. Jest godzina około 9:30, no i ja zaczęłam robić się trochę zmęczona. Pewnie skończy się tak, że odeśpię pół soboty. Dzisiaj na obiad robię pierogi, także ciasto właśnie za chwilę będzie gotowe. Zaraz będę je rozpakowywać i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie według przepisu. A few moments later. Nie idę pomagać układać kwiaty do kaplicy, co jest ostatnio moim jednym z bardziej lubianych czynności. Także strasznie się cieszę, że będę mogła dzisiaj wyjść z domu, bo myślałam, że przemarnuję ten dzień na robienie obiadu i sprzątanie, a jednak wychodzę też właśnie pomóc układać kwiaty w kaplicy, więc mega się cieszę. I nie wiem, co będę robiła później, ale może skończę obraz dzisiaj. Dzisiaj będę przygotowywać swoją teczkę na studia. Zaczynam właśnie dopiero. Na pierwszy rzut biorę malarstwo, ponieważ zawsze z malarstwem mam większy problem niż z rysunkiem. Także dzisiaj będę malowała martwą naturę, którą za chwilę będę też układać razem z moją mamą. Byłam samozrejmie, sprawdziła umundurowanie 145, które mam w domu. I tak się będę wybierała za tydzień do Warszawy. W sumie nie do Warszawy, ale to nieważne. To wyjdzie w następnym filmie. I potem wybieram to tak średnio. W sensie muszę go coś z nim zrobić, bo wygląda dziwnie. I nie wiem, co jest z nim nie tak. Tak się prezentują getry i wilki i po prostu, o, ale śmiesznie, uwielbiam po prostu patrzeć na umundurowanie innych osób i nawet przymierzać, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu mega mnie tak satysfakcjonuje właśnie ubieranie innego umundurowania niż dotychczas. Nie wiem skąd to wynika, ale bo zmian nie lubię. Zmian nie lubię, a lubię na przykład właśnie takie różne rzeczy, które, nie wiem, sprawiają, że mój mundur staje się, nabiera innych barw. O. Jest to około godzina 21. Jakiś czas temu wróciłam już ze mszy. I w sumie moja niedziela nie różniła się jakoś bardzo specjalnie od tej, którą nagrywałam mam ostatnio. Za to wieczór wczorajszy sprawił, że mój dzień stał się trochę lepszy, ponieważ rozmawiałam z moją szczepową i wymieniłyśmy kilka wiadomości na temat
trochę przyszłości i szczepu. No i też jakby obozu, wakacji i po prostu mega, mega się nie mogę doczekać tegorocznych wakacji, które jednocześnie są też najdłuższe moje życie, ponieważ na studia jest dopiero w październiku, jeżeli się dostanę. Mam nadzieję, że tak, więc zobaczymy. Ale w każdym razie te wakacje w tym roku naprawdę będą świetne i nie mogę się doczekać. Większość moich znajomych też mówi, że rok 2022 zaczął się dla nich trochę ciężko i dosyć niekomfortowo się czują w nowym roku. I tak obracając się wśród tych wszystkich przekonań, wszyscy mi tak powtarzają, dosłownie wszystkie, które spotkałam, raczej mówią, że ten rok nie wróży nic dobrego. A jestem jedyną osobą, która faktycznie pozytywnie myśli o tym roku, bo nie wiem, po prostu jest tyle wspaniałych rzeczy, które prawdopodobnie mogą się stać w tym roku, że nie jestem w stanie myśleć inaczej. I dajcie znać w sumie, czy wy też tak myślicie. W sensie, jakie macie zdanie na temat tego roku nowego. Bo jestem ciekawa, czy faktycznie jest ktoś jeszcze, kto myśli pozytywnie o tym roku. Znowu nie udało mi się nagrać dla was końcówki, dlatego nagrywam ją dzisiaj, jest poniedziałek wieczór. Tak się właśnie prezentował mój miniony weekend, także mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Sięgajcie gwiazd!